Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu. W atmosferę dzisiejszej gali wprowadzili nas Anna Łapińska i Piotr Kurstak utworem Niepojęta łaska, przypominając, że Bóg roztaczał i wciąż roztacza nad nami swe miłosierdzie, że zawsze wyprzedza nas swoją łaską, że nas przemienia. Szanowni Państwo, przed 15 laty na jeden dzień Białystok powiększył liczbę swoich mieszkańców o 1/3. Na beatyfikację apostoła Bożego Miłosierdzia, księdza Michała Sopoćki, przybyło z Polski i świata blisko 100 tysięcy pielgrzymów. Przypomnijmy tę wyjątkową chwilę w historii naszego miasta. Thank you.
podczas dzisiejszej celebracji eucharystycznej dziękujemy Bogu za Jego niezliczone dary. Nasza radość wypływa z Bożego miłosierdzia, które rozlewa się nad naszym miastem i całą archidiecezją poprzez beatyfikację księdza Michała Sopoćki jako spowiednika świętej siostry Faustyny Kowalskiej i promotora Bożego Miłosierdzia. Żył on, pracował i odszedł do domu najlepszego ojca z tego miasta. Archidiecezja białostocka zwróciła się z pokorną prośbą do Jego Świątobliwości papieża Benedykta XVI, ażeby raczył zaliczyć w poczet błogosławionych sługę Bożego księdza Michała Sopoćkę. Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei Michael Sopoćko presbiter, qui vitam suam misericordiae divine nunciande exegit, specimen vivens sacerdotalis sanctitatis, beati nomine in posterum appelletur, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. W szczególny sposób pozdrawiam dzisiaj uczestników odbywającej się w Polsce w Białymstoku beatyfikacji sługi Bożego księdza Michała Sopoćki, spowiednika i przewodnika duchowego świętej Faustyny Kowalskiej, za jej sugestią w znanym cieliczku opisała ona swoje doświadczenia mistyczne i objawienia Jezusa Miłosiernego. Tak, że dzięki Jego straniom został namalowany i przekazany światu znany obraz z napisem Jezu, ufam Tobie. Sługa Boży dał się poznać jako gorliwy kapłan profesji wychowawca, krzewiciel kultu Bożego Miłosierdzia, włączył się radości z archidiecezją białostocką i wileńską oraz wszystkimi wierni w świecie, którym blisk jest przyzwanie Jezusa Miłosiernego. Tą beatyfikacją zapewne cieszy się domu Ojca mój umiłowany poprzednik, sługa Boży Jan Paweł II. To on zawieszył świat Bożemu Miłosierdziu, dlatego powtarzam jego życzenie. Bóg bogaty, miłosierdzie, niech wam wszystkim błogosławi. Sądząc po reakcji, myślę, że wielu tu obecnym udało się rozpoznać się tu na tym materiale, zobaczyć swoją obecność na tym wydarzeniu. A dziś już po raz siódmy spotykamy się w Dniu Święta Patrona Białegostoku na uroczystej gali wręczenia nagród imienia błogosławionego Michała Sopoćki.
We wszystkich poprzednich edycjach w sumie 25 osób i instytucji zostało uhonorowanych nagrodą miesięcznika Archidiecezji Białostockiej Drogi Miłosierdzia. Statuetki Michałów powędrowały oprócz Polski na Białoruś, na Litwę, a również do Hiszpanii, a nawet do Korei Południowej. Ciepłe słowa pozdrowienia kierujemy do arcybiskupa Józefa Gustka, metropolity białostockiego, naszego pasterza, pod którego patronatem odbywa się dzisiejsza uroczystość. Niezwykle cieszy. Niezwykle cieszy obecność biskupa Henryka Ciereszki, przewodniczącego kapituły Nagrody Michały. Witamy serdecznie. Witamy również przybyłych kapłanów, siostry zakonne, czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz wszystkich autorów i przyjaciół dróg miłosierdzia. Słowa powitania kierujemy do przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Witamy przedstawicieli mas mediów, placówek oświatowych, ruchów i wspólnot naszej archidiecezji oraz wszystkich przybyłych gości. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez transmisję na kanale YouTube Archibial Media. Bohaterami naszego spotkania są tegoroczni laureaci Michałów. Niebawem dowiemy się, kim są. Pomysł wyróżnienia nagrodami Michały zrodził się przed 7 laty. Zamiarem pomysłodawców było uhonorowanie i ukazanie przykładu życia bądź posługi i działalności osób lub instytucji, które na co dzień kierują się dziedzictwem i przesłaniem pozostawionym przez księdza Michała Sopoćkę. To dziedzictwo i przesłanie pozostawił na różnych płaszczyznach, stąd też różne kategorie nagrody. Co roku do kapituły spływają zgłoszenia kandydatów. Następnie zgodnie ze statutem nagrody kapituła wybiera laureatów ogłaszanych na gali w dniu święta patrona miasta. Na tegoroczną galę w 150. rocznicę urodzin i 84. rocznicę śmierci Eugeniusza Kazimirowskiego, autora pierwszego wizerunku Najmiłosierniejszego Zbawiciela, przygotowaliśmy materiały filmowe zrealizowane w Wilnie. Miały one przybliżyć historię tego wyjątkowego wizerunku. Jednak odejście do domu ojca arcybiskupa seniora Stanisława Szymeckiego zmieniło nasze plany. Przypomnijmy dziś kilka wypowiedzi arcybiskupa Stanisława. To on jako pierwszy nazwał Białystok miastem miłosierdzia. Przez lata swojej posługi biskupiej ukazywał wielką spuściznę, którą pozostawił w naszym mieście błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Zachęcał do pełnienia na co dzień dzieł miłosierdzia. Przypomnijmy dziś słowa świętej pamięci arcybiskupa seniora. Przybyłem do Białegostoku, na tę ziemię, z takim przekonaniem, że to już pod koniec mojego życia, to już jest moja ziemia obiecana. Że tutaj powinienem wchłaniać to, co jest właściwością, bogactwem tej ziemi. Ksiądz Sopoćko przypomniał mi od razu wielkiego papieża. Jan Paweł II, błogosławiony, święty Jan Paweł II, mnie tu przysłał do Białegostoku. Takie miał wyczucie, że to będzie moja droga. Przysłał mnie tu. I tak od razu narzucało się porównanie Jana Pawła II, apostoła miłosierdzia i księdza Michała,
Ksiądz Sopoćko był nie tylko świadkiem, on był przede wszystkim apostołem. Apostołem miłosierdzia. I tu nam pokazuje drogi, jakimi powinniśmy sami kroczyć, żeby żyć w tej atmosferze miłosierdzia, żeby świadczyć miłosierdzie, być świadkami miłosierdzia i apostołami miłosierdzia. W sercu moim rodziła się ta myśl, zakorzeniała się, wypowiadałem ją, pisałem o niej w listach pasterskich. Białystok to miasto miłosierdzia. Myślę, że piękniejszej nazwy nie można wymyśleć. To nie jest mój wymysł, bo taka rzeczywistość. I dziękuję Panu Bogu, że potrafiłem tę rzeczywistość odczytać i ją przekazać. Szczególnie wtedy, kiedy mówiłem w zachwycie jakimś wielkim, Białystok, miasto miłosierdzia. Jak ta nazwa się szybko przyjęła. Ona istniała zawsze w rzeczywistości, bo ludzie zawsze cieszyli się tą dobrością, którą nosili w sercu, ale że ta nazwa stała się jakby oficjalną, przyjętą przez wszystkich, no to jest cud miłosierdzia Białymstoku. Ja osobiście, gdy jadę tu czy tam, spotykam ludzi, to mi mówią, jaki ksiądz biskup szczęśliwy, że mieszka w mieście miłosierdzia. I zaraz proszą, niech nam ksiądz biskup coś powie, niech nas zachęci, niech nas poprowadzi, bo my też chcemy żyć tak całkowicie w tej atmosferze miłosierdzia. To nam jest potrzebne. W atmosferze miłosierdzia ci laureaci będą, są tymi, którzy tą atmosferę miłosierdzia tworzą. Szanowni Państwo, czas na tegoroczne Michały. Pierwsza kategoria. Pełniący dzieła miłosierdzia. Laureatki wyróżnienia, bo są dwie, pełniły posługę przy błogosławionym księdzu Michale w ostatnich 3 miesiącach jego życia. Opiekowały się nim i troszczyły o niego jak o swego ojca. Świadectwa przez nie przekazane, zwłaszcza te z ostatnich tygodni życia apostoła Bożego Miłosierdzia, stanowią nieoceniony wkład w dokumentowanie jego życia i działalności. Pośród wielu wspomnień możemy usłyszeć świadectwo laureatek. Czas spędzony przy księdzu Sopoćce to była dla mnie lekcja na całe życie. Prawdziwa świętość jest cicha, niemal niezauważalna. A gloria nieba wykuwa się przez trudy życia i cierpienie. Jeszcze jedno świadectwo sióstr. Ten wiekowy kapłan udzielił mi 2 najważniejszych lekcji na całe życie. Po pierwsze, lekcji pokory. A po drugie, że nie ogląda się swoich wysiłków tu na ziemi. Tu jest trud i znój. Mawiał, chwała jest dopiero po śmierci. Wierzymy, że uhonorowanie laureatek statuetkami noszącymi imię błogosławionego będzie docenieniem, jak również dowodem wdzięczności za ich posługę i świadectwo życia. Tegorocznymi laureatkami Michała w kategorii pełniący dzieła miłosierdzia są siostra Bogdana Łasocha i siostra Fabiana Potrząsaj, misjonarki Świętej Rodziny.
Zapraszamy, drogie siostry, na scenę, a o wręczenie wyróżnienia prosimy arcybiskupa Józefa Gustka. No, jestem bardzo wzruszona tą nagrodą. Rzeczywiście byłam z księdzem Michałem Sobocko rok, opiekowałam się nim. Nie przypuszczałam, że spotka mnie takie wyróżnienie, że mogłam żyć pod jednym dachem ze świętym, obserwować jego cnoty, cnoty heroiczne, na przykład ksiądz Michał Sobocko w przeciągu tego ostatniego roku, no już choroby jego postępowały, cierpiał dużo, ale nigdy nie słyszałam, żeby powiedział, że mnie coś boli, że znosił to w sposób naprawdę heroiczny. Był ubogi do bólu. I właściwie wtedy to nie wiedziałam nawet, że był spowiednikiem, był bardzo młodą siostrą, prawdopodobnie przełożeni moi wiedzieli, ale ja niewiele wiedziałam. I cieszę się, że mogłam mu pomagać w jego drodze krzyżowej, że byłam po części Cyrenejczykiem, Weroniką. Przepraszam. Teraz, kiedy modlę się, czuję taką bardzo blisko więź z księdzem Sobocko. Rozumiemy się duchowo bardzo dobrze i często proszę go o szczęśliwą śmierć. No, myślę, że się na pewno spotkamy w niebie. I do zobaczenia, księże Michale. Z ojcem Michałem spotkałam się w roku 1973. Po nowicjacie przyjechałam na tą placówkę i półtora roku jeszcze pod jednym dachem byliśmy, gdyż ojciec mieszkał w naszym domu na Poleskiej. To, czym chciałabym się dzisiaj podzielić, to zachwycała mnie jego postawa. Z jednej strony był ogromnie taki wymagający od siebie, zdyscyplinowany, a z drugiej strony pełen takiej dobroci, życzliwości. I to, co mnie często tak zadziwiało w jego postawie, w jego posłudze, to ojciec bardzo dużo pisał na maszynie. I ja jako młoda siostra po nowicjacie postrzegałam ojca Michała jakoś takiego staruszeczka, staruszka. I myślę sobie często, co ten ojciec tak bez końca stuka i stuka na tej maszynie. I stuka, i stuka. No, tak często byłam zadziwiona. Teraz wiem, co stukał. I dobremu Bogu dziękujemy dziś za Jego miłosierdzie, za życie, posługę i świadectwo życia ojca Michała i za każde słowo, które wystukał na tej starej maszynie, szczególnie o miłosierdziu Pana. Zapytać.
Serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję czcigodnym siostrom za to piękne świadectwo, ale także i za wzruszenie, bo ono potwierdzało autentyczność tego świadectwa. Bardzo, bardzo dziękuję, gratuluję i dziękuję kapitule, że dostrzegła właśnie siostry, które potwierdzały właśnie tą ideę przekazywaną przez księdza Michała, ideę miłości miłosiernej, czyli miłosierdzia. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy, a teraz powróćmy do słów świętej pamięci arcybiskupa Stanisława. Cieszę się ogromnie, że mogę być świadkiem wielkiego człowieka, świętego człowieka, błogosławionego Michała Sobocki. Gdy przybyłem do Białegostoku w roku 1993, zupełnie nie znając tej ziemi, uderzyłem od razu zostałem mieszkańcami tej ziemi. Ich serdecznością, ich dobrocią. Zainteresowali się od razu nowym biskupem. Zainteresowali się i czułem, że ja tu trafiłem jakby do ziemi obiecanej. Mojej już ziemi. Tacy ludzie żyją tutaj i atmosfera dobroci, serdeczności była i jest nadal jakby pod budową, podłożem tej wielkiej sprawy miłosierdzia. Tu właśnie na tej ziemi. Miłosierdzie się przyjęło, miłosierdzie wrosło, zakwitło, stało się własnością ludzi tej ziemi. Przeżywałem zawsze bardzo mocno to, że przybyłem do Białegostoku z różnych stron świata i tutaj miałem możliwość zanurzenia się w tej atmosferze serdeczności, miłości, miłosierdzia. Drodzy Państwo, to o Was. Przed nami kolejna kategoria. Wychowawca miłosierdzia. Laureatka nagrody od wielu lat mieszka na terenie parafii pod wezwaniem świętej rodziny w Białymstoku, nieopodal kaplicy na ulicy Poliackiej. Od lat też angażuje się we wspólnotę swojej parafii. Obecnie emerytka. Przez wiele lat kierowała pracami Wydziału Oświaty, a następnie Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jako osoba odpowiedzialna za kształt białostockiej oświaty wykazała się wielką troską nie tylko o wykształcenie, ale także wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych dzieci i młodzieży oraz promowanie wśród nich postawy dobroczynności i miłosierdzia. Przez wiele lat owocnie współpracowała z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej, a także z innymi instytucjami kościelnymi. To dzięki jej trosce w wielu konferencjach, sympozjach skierowanych do nauczycieli i wychowawców brali udział wybitni prelegenci związani z Kościołem. Wraz ze swymi współpracownikami, a także przedstawicielami wielu placówek oświatowych Białegostoku
bardzo aktywnie włączała się w przygotowania do beatyfikacji księdza Michała Sopoćki, a także przez lata w organizację dorocznych dni patronalnych miasta. Tegoroczną nagrodę Michał w kategorii Wychowawca Miłosierdzia otrzymuje pani Lucja Orzechowska. Gratulujemy i zapraszamy tu na scenę. O wręczenie nagrody prosimy biskupa Henryka Ciereszkę. Nasze spotkania tyle razy, proszę bardzo. To wielkie, takie zupełnie nieoczekiwane wyróżnienie. Dziękuję nominującym i kapitule. Przyjmuję je jako zachętę do tego, aby nie ustawać. A w życiu nie ma przypadków, tylko to, co dzieje się z woli Bożej, jak chociażby miejsce zamieszkania. Pisząc podanie do pierwszego liceum na Kościelnej wtedy jeszcze, napisałam, że moim marzeniem jest być nauczycielem. Zamieszkałam u cioci na stacji przy Nowogródzkiej 12. Na moją propozycję, byśmy z ciocią chodziły na msze święte do Fary, ciocia stanowczo powiedziała: nie, będziemy chodzić do kaplicy na Poleską, do księdza Michała Sopoćki. I chodziłyśmy. Jako 14-latka zapamiętałam księdza Michała jako skupionego na modlitwie kapłana. A nauczycielem zostałam, chociaż po politechnice, ale w energetyku, a potem byłam nim, przynajmniej starałam się być w Urzędzie Miasta w Białymstoku. Wychowawcą zaś starałam się być, ale ucząc się od swoich uczniów, od dzieci, które były rówieśnikami wychowanków, korzystając z duszpasterstwa nauczycieli i formacji we wspólnocie rodzin nazaretańskich. Ksiądz biskup Henryk wspominał na pierwszych dniach patronalnych słowa księdza Michała, który mówił, że serdeczna miłość jest najlepszym środkiem wychowawczym. I rzeczywiście tak jest, bo serdeczna miłość, ale zaczerpnięta ze zdroju Bożego Miłosierdzia, otwiera serca każdego człowieka. A kiedy już było ciężko, a bywało, jak to w życiu, wystarczyło powiedzieć: miłosierny Panie Jezu, jeśli Ty tego chcesz, to i ja. I działy się cuda. Wszystkim ludziom dobrej woli, których Pan Bóg postawił na mojej drodze życia, z głębi serca dziękuję. Wszystkim za wszystko, co przymnażało dobra, a życie czyni piękne. Dziękuję. Błogosławiony Michał to przecież wychowawca serca, z życia, z tego, co uczynił. I cieszymy się, że możemy dzisiaj panią Lucję wynagrodzić, zauważając to, co pozostawiła i co jeszcze na pewno uczyni i dokona. Powiemy, jak jest dynamiczną, jak aktywną, jak oddaną, jak serdeczną, jak właśnie w tych promieniach miłosierdzia wzrastającą przy błogosławionym księży Michale, że to wszystko jeszcze będzie też promieniowało w tych pięknych dziełach w jej życiu. Gratulujemy i dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. Teraz jeszcze raz wsłuchajmy się w słowa świętej pamięci arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.
Przeżywamy to bardzo mocno i staram się nasiągnąć, ponieważ taka była moja łaska już wtedy na tej ziemi białostockiej, nasiągnąć duchowością miłosierdzia. Patrzyłem na ten świat tutejszy. Patrzyłem na ludzi, którzy tu się modlili, tu rozmawiali, tu pracowali, a przede wszystkim potrafili kochać innych ludzi. To ziemia miłosierdzia, ziemia białostocka. Na tej ziemi obecna była, jest obecna Matka Jezusa, nazwana Matką Miłosierdzia. Przepiękna, cudowna nazwa tej, która dała miłosierdzie światu. Matka Miłosierdzia. Ja przyznaję, że tu wszystko było dla mnie nowe, ale umiałem się zachwycać wszystką wielką nowością tutejszego świata, tej ziemi, która według mnie, w moim odczuciu, zasługiwała na nazwę Ziemi Miłosierdzia. Ksiądz Michał Sobotczko był nie tylko świadkiem miłosierdzia. To świadectwo otrzymał od świętej siostry Faustyny. Przejął ją, tą prawdę. I tu nam pokazuje drogi, jakimi powinniśmy sami kroczyć, żeby żyć w tej atmosferze miłosierdzia, żeby świadczyć miłosierdzie, być świadkami miłosierdzia i apostołami miłosierdzia. To jest wezwania, które ksiądz Sobotczko kieruje do wszystkich ludzi tutaj, nie tylko na ziemi białostockiej, bo byłaby to mała cząstka świata, ale chociaż bardzo ważna. Jeżeli Pan Jezus chciał przyjść do tej części, to znaczy, że jest ważna. I tak pozostało to. To ten świat miłosierdzia poszerzył się na granice dalekie. Widzom oglądającym nas na kanale Archibial Media przypominamy, że trwa uroczysta gala wręczenia nagród imienia błogosławionego księdza Michała Sobotczki Michały 2023. W tym momencie ogląda nas 200 widzów. I kolejna kategoria. Propagator tradycji i kultury polskiej na Kresach. W szeregach są zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli. Od początku istnienia drużyna ta, bo o niej tu mowa, współpracuje z parafialnym Caritas oraz innymi organizacjami charytatywnymi, które w duchu miłosierdzia wspierają potrzebujących. Harcerze szczególnie pomagają Polakom na Kresach. Organizując zbiórki i festyny charytatywne, a od 2 lat harcerze pomagają w organizacji kolonii w Polsce dla Polaków na Wileńszczyźnie. Delegacja drużyny każdego roku uczestniczy w Święcie Miłosierdzia w Solecznikach na Litwie. Wielokrotnie młodzież ta brała udział w akcjach pomocy potrzebującym. Zbierała dary dla żołnierzy popełniających służbę na granicy oraz wspierała zbiórki na chore dzieci. Między innymi w sierpniu tego roku harcerze kwestowali na rzecz dziewczynki z parafii, która ma mieć operację na sercu. Młodzież aktywnie
działa na terenie gminy Dobrzyniewo i wielokrotnie pomaga lokalnej społeczności. Harcerze wraz z parafią zostali też wyróżnieni w konkursie ogólnopolskim Aktywna Parafia. Ze względu na zaangażowanie i służbę w duchu miłosierdzia harcerze pragną obrać za swojego patrona błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Tegoroczną nagrodę Michał w kategorii propagator tradycji i kultury polskiej na Kresach otrzymuje druga parafialna drużyna harcerska Szare Szeregi w Kozińcach. Zapraszamy harcerzy na scenę. A o wręczenie nagrody proszę arcybiskupa Józefa Gustka. Moi drodzy, kiedy byłem w seminarium, to zawsze mówiono, że nasze seminarium tradycje właśnie wileńskie kultywuje, ale tak się zastanawiałem, co to może znaczyć. I tak z czasem, kiedy coraz częściej jeździłem na Wileńszczyznę, zobaczyłem, że ci Polacy oczekują od nas, żebyśmy ich odwiedzali, żebyśmy pamiętali o nich. I tak się dzieje, a kiedy dotarłem chociażby do Taboryszek pierwszej parafii księdza Michała, do Jaszun czy do Solecznik. Kiedy poznałem wspólnotę Bożego Miłosierdzia, która tam działa, to zrozumiałem, że właśnie musimy współdziałać, musimy tam ich odwiedzać, pamiętać, bo oni tęsknią za naszą ojczyzną. Oni mówią, że są małą Polską i chcą, żeby ta wielka Polska o nich nigdy nie zapomniała. I dlatego te nasze działania są skierowane także właśnie w stronę Kresów. Tam chcemy właśnie się spotykać z Polakami, bo oni też czekają na nas. I zwykle ta nagroda jest dla dorosłych, którzy pełnią miłosierdzie. A cieszę się, że dostrzeżono także młodych ludzi spod znaku harcerskiego krzyża, którzy mają właśnie w swoim zawołaniu służbę ludziom i ojczyźnie, a także Bogu. I cieszę się, że właśnie dzisiaj oni są tutaj ze mną. Jesteśmy taką małą wspólnotą, ale jak słyszeliście, dość prężną. Udaje nam się dużo rzeczy zrobić, takich właśnie, myślę, mądrych. I wiele się mówi o miłosierdziu, a my po prostu wprowadzamy to miłosierdzie w czyn. Dziękuję bardzo. To wielki przywilej, wielka radość, że mogę wręczyć tą nagrodę mundurowym. W zeszłym roku Wojsko Polskie, w tym roku harcerze, bo mundur zobowiązuje. Ja oczywiście mam ku temu szczególne powody, żeby tak mówić. Ale po owocach się poznaje. I dlatego, że te owoce są wspaniałe, zostaliście zauważeni, dostrzeżeni. Dlatego, że dostrzegacie ludzi, których serca biją w rytm Mazurka Dąbrowskiego. Oni mieszkają za granicą. Litwa, Białoruś, Ukraina. Ale oni kochają Polskę. Nie dokonali wyboru. Wyboru za nich dokonali nieraz źli ludzie. Dlatego też proszę was, kontynuujcie to piękne dzieło wsłuchiwania się w rytm serca ludzi, którzy tęsknią, ludzi, którzy kochają Polskę. I zapytałem, kto tu jest dowódcą. Więc wracam się do dowódcy. Mógłbym powiedzieć językiem wojskowym rozkaz,
ale to może nie pasuje. Raczej proszę, żeby ta piękna idea, harcerzy, którzy mają te trzy wartości, Bóg, honor, ojczyzna, służba Bogu, ojczyźnie i człowiekowi, żeby ta formacja tu na naszej białostockiej, podlaskiej ziemi rosła w siłę, rozrastała się. Jesteście bardzo potrzebni, bo jeśli nie wy, to kto przeniesie te piękne idee w przyszłość? Od was tak naprawdę bardzo wiele zależy. Także jeszcze raz gratulacje i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jakby się dało jeszcze tutaj, to chciałem powiedzieć tak, właśnie ktoś tu powiedział wcześniej, pani Lucja, że nie ma przypadków. Ja wczoraj wróciłem z kobietami archidiecezji z pielgrzymki do Libanu i tam spotkałem ubiegłorocznego laureata, księdza, który dostał Michała, i tam to miłosierdzie w Libanie teraz kwitnie, budują sanktuarium miłosierdzia i tam są relikwie błogosławionego. Tak więc kazał pozdrowić co czynię niniejszym. Czuwaj! Serdecznie dziękujemy. A ostatnia już kategoria tegorocznych Michałów to... Świadek Bożego Miłosierdzia w świecie. Laureat jest założycielem charytatywnej fundacji Help Us Dry the Tears, pomóż nam osuszyć łzy, dla której inspiracją było przesłanie Bożego Miłosierdzia, a szczególnie słowa z dzienniczka świętej siostry Faustyny. Jezu, nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu, dla tych niewiniątek udziel mi łaski, o którą Cię proszę, dla ojczyzny mojej. W tej chwili ujrzałam Pana Jezusa, który miał oczy zaszłe łzami i rzekł do mnie: widzisz, córko moja, jak bardzo mi ich żal. Wiedz o tym, że one utrzymują świat. Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom w Europie Wschodniej oraz w Zambii. Pomogła sfinansować budowę hospicjum dla dorosłych, hospicjum dla dzieci w Wilnie. Odnowiła miejsce, w którym mieszkała w Wilnie siostra Faustyna. Laureat założył też grupę wydawniczą Divine Mercy Publication, która w swoich publikacjach poprzez książki oraz broszury propaguje przesłanie Bożego Miłosierdzia. Wydaje również magazyn z artykułami poświęconymi tematyce Miłosierdzia Bożego, Divine Mercy Newsletter. W ostatnich latach z inicjatywy laureata w języku angielskim została wydana książka z fragmentami dziennika i wspomnień błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Publikacja przybliża portret błogosławionego wszystkim anglojęzycznym czytelnikom. Michała 2023 w kategorii Świadek Bożego Miłosierdzia w świecie otrzymuje pan Valentin Conlon z Irlandii. Nagrodę w imieniu laureata odbierze siostra Eliza Kabza ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, a wręczy ją biskup Henryk Ciereszko, który osobiście poznał pana Conlona.
pan Bal nie mógł przybyć osobiście ze względu na odległość, ale w jego imieniu pragnę serdecznie podziękować i przekażemy nagrodę w najbliższym czasie. Rozumiemy, że siostra jedzie do Irlandii i była tam, bo siostry prowadzą, mają dom, muszę zaczekać, mają dom także w Irlandii i tam też spotykają pana Conlon, który rzeczywiście ma wielkie zasługi na szerzenie idei Bożego Miłosierdzia i zwłaszcza też przez to czynne miłosierdzie okazywane czy świadczone przez swojego dzieła. Także też współpracowaliśmy z nim w wydawaniu tychże właśnie tekstów naszego błogosławionego księdza Michała. Cieszymy się, że mogliśmy go wynagrodzić, a siostrę prosimy, aby przekazując tę statuetkę Michały podziękowała i powiedziała, że jesteśmy z Panem i zawsze życzliwie o nim wspominamy. Pan Conlon dzięki współczesnej technice zawita tutaj za chwilę, będzie z nami. Greetings from Ireland. Pozdrowienia z Irlandii dla pięknej Polski. Nazywam się Vale Conlon i jestem bardzo zaszczycony otrzymaniem nagrody za pomoc w szerzeniu przesłania, które zbliżyło mnie do Boga. Wiem, że to przesłanie pochodzi od Boga z moich osobistych doświadczeń, odkąd ponad 40 lat temu po raz pierwszy zainteresowałem się tym niezwykłym objawieniem Bożego Miłosierdzia, które rozpoczęło się w Polsce. W 1981 roku sięgnąłem po ulotkę, która niebezpośrednio nawiązywała do przesłania Bożego Miłosierdzia przekazanego młodej zakonnicy w Polsce. Nie byłem wtedy zbyt wierzący. Chodziłem na msze z moją głęboko wierzącą żoną i rodziną, bo tak robili dobrzy mężowie, ale myślami przez całą mszę byłem skupiony na swoich planach związanych z golfem na to popołudnie i innych ważnych rzeczach. Ulotka, którą któregoś razu zobaczyłem w kościele, wywołała poruszenie gdzieś w mojej głębi i pojawiło się pytanie: zastanawiasz się, czy Bóg istnieje? Zaprowadziło mnie ono w podróż, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, nad którym nigdy tak naprawdę dużo nie myślałem, czyli czy Bóg naprawdę istnieje. Wiem, że zacząłem z bardzo sceptycznego punktu i nie sądziłem, że będę musiał zajść bardzo daleko, aby zaspokoić swoją negatywną ciekawość. Jednak przekształciło się to w długą drogę, ponieważ małe strzępy informacji, które napotykałem, rodziły kolejne pytania. Gdzieś we mnie musiało być maleńkie ziarno wiary, które wychodziło na pierwszy plan. Mój udział w biznesie nie wymagał ciągłego kierownictwa, więc miałem czas na podróżowanie i głębsze poszukiwania. Zaprowadziły mnie one najpierw do sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, kiedy Polska znajdowała się jeszcze za żelazną kurtyną. Z czasem poznałem księży Marianów w Stanach Zjednoczonych, którzy mieli prawa autorskie do dzienniczka siostry Faustyny, ale nie mieli środków na ich publikację w języku angielskim. Od nich dostałem pozwolenie na opublikowanie wszystkiego, co mieli na temat Bożego Miłosierdzia, łącznie z dzienniczkiem siostry Faustyny. Wierzcie lub nie, ale przez krótki czas jako jedyny na świecie publikowałem pamiętniki siostry Faustyny. Wiedział, że szczególnie interesuje mnie Michał Sopoćko. To była polska społeczność i tak się złożyło, że kiedy tam byłem, porządkowali swoje archiwum i ksiądz Sean Gayton znalazł oryginalne notatki Michała Sopoćki, które mi dał i które od tego czasu bardzo cenię. Dziś jestem przekonany, że gdzieś głęboko w sercach wszystkich ludzi, nawet tych, którzy nazywają siebie niewierzącymi, znajduje się maleńkie ziarno wiary zasiane tam przez Boga, które powinniśmy pielęgnować. Dziękuję Wam za tę nagrodę i niech miłosierdzie Boże będzie Waszą radością życia, nadzieją w śmierci i chwałą w wieczności. To bardzo poruszające i głębokie słowa. Serdecznie dziękujemy.
A teraz jeszcze raz przywołajmy wypowiedź świętej pamięci arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. Myśmy się bardzo cieszyli z tego, że ksiądz Michał został wyniesiony na ołtarze. Mówimy, błogosławiony ksiądz Michał Sobocko. A nam się marzy, żeby nie zatrzymać się na tej beatyfikacji, ale żeby iść dalej na kanonizację. Chociaż ja wiem, oficjalnie może to się stać, ale faktycznie to już się stało, kiedy Pan Jezus sam powiedział świętej Faustynie, to kapłan według mojego serca, to był akt kanonizacji ze strony samego Pana Jezusa. I to przyjmujemy. Pan Jezus pokazał nam świętego. Szanowni Państwo, nasza uroczystość dobiega końca. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas z błogosławionym Michałem. Zachęcamy, by zgłębiać jego dzieło, jego dziedzictwo, które pozostawił, oraz próbować wprowadzać je w codzienne życie. A o słowo podsumowujące dzisiejsze spotkanie bardzo prosimy arcybiskupa Józefa Gustka. Po raz siódmy przeżyliśmy niezwykły wieczór. Niezwykłe spotkanie z człowiekiem niezwykłym, jakim był ksiądz Michał Sopoćko, ale także spotkanie z niezwykłymi laureatami, ludźmi, którzy go poznali, pokochali i którzy żyją przesłaniem, które on niósł nam i całemu światu. Trzeba, i to koniecznie, podziękować organizatorom za przypomnienie tych niezwykle pięknych, ważnych, ale zarazem wzruszających słów nieżyjącego już arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. I myślę, że on przez te piękne słowa, niezwykle głębokie, on jest, użyję tego słowa, skazany na to, by nie zapomnieć. Ta jego fascynacja Białymstokiem, to jego oczarowanie tą ziemią, którą nazywa ziemią obiecaną, to dostrzeżenie ludzi, którzy mają serce na dłoni, to fascynujące, niepowtarzalne. Można się od niego uczyć. To ciepło, uśmiech, pogoda ducha zawsze od niego emanowały. I dlatego bardzo dziękuję organizatorom, że mimo przygotowanego innego scenariusza okazali się bardzo elastyczni, no bo przecież przeżywamy godziny i dni pożegnania arcybiskupa Stanisława. Tak sobie siedząc zadawałem pytanie, ilu mieszkańców Białegostoku ma świadomość, kto jest największym ambasadorem tego miasta na Podlasiu? Ilu mieszkańców naszego miasta ma świadomość tego, że przez księdza Michała Sopoćkę Białystok jest obecny w Europie, Ameryce Południowej, Północnej, nawet w dalekiej Azji, Oceanii, Australii i pisma, i znaczki, i karty pocztowe? Jeśli on powie, jeśli on przeczyta,
że pochodził z Białegostoku, że tutaj dokonał wielkiego dzieła, to będzie szukał, a co to jest i gdzie ten Białystok jest. Nie ma takiego męża stanu, nie ma takiego sportowca, nie ma takiego drugiego człowieka, by tak rozsławił Białystok na cały świat. I to piękne przesłanie, abyście się kochali, abyście kochali Boga i siebie nawzajem. Czy my to doceniamy? Czy my jesteśmy z tego dumni? Czy my na co dzień w naszym życiu rodzinnym, sąsiedzkim, w mieście, na tej pięknej ziemi obiecanej, jaką jest Podlasie, praktykujemy miłosierdzie, czyli szacunek do drugiego człowieka? Tu mam wiele wątpliwości. I dlatego bardzo dziękuję za kolejną edycję Michałów, za to wyławianie ludzi, którzy znają błogosławionego księdza Michała, którzy żyją jego ideą i którzy czynią i głoszą Boże miłosierdzie. Bardzo wam dziękuję za to, że tutaj jesteśmy, że poznajemy i że, mam nadzieję, jeszcze bardziej będziemy wprowadzać tę ideę, którą on głosił, w nasze życie. To szare, zwyczajne. Po to, żeby może kiedyś po latach ktoś ze wzruszeniem, tak jak byliśmy dzisiaj świadkami jednej, drugiej siostry, nie uświadamiali sobie, kto żyje obok nich, żeby ktoś ze wzruszeniem i w tak pięknych słowach powiedział o nas. Pisał swoje życie w duchu miłości miłosiernej. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz gratuluję wszystkim wyróżnionym, nagrodzonym i bądźcie zasiewem takiej pięknej postawy, bo ona nieraz, jak powiedział ten ostatni nagrodzony, ona w nas jest, to jest to ziarenko, które trzeba dostrzec, pielęgnować w nadziei, że wyda owoc wiary i wyda owoc pięknego życia. Tego sobie nawzajem życzmy, no i możemy powiedzieć z nadzieją do zobaczenia podczas przyszłorocznych Michałów, no ale ten czas pomiędzy wypełnimy tylko samym dobrem. Szczęść Boże. Pozdrawiamy księdza Jarosława Jabłońskiego, redaktora naczelnego miesięcznika Druk Miłosierdzia, który jest pomysłodawcą Nagrody Michały i wyreżyserował dzisiejszą galę. Był elastyczny. Dziękujemy Katarzynie Kakowskiej oraz Wojciechowi Kitlasowi i Robertowi Ostrowskiemu, Zbigniewowi Łaszczowi i Anicie Dubiło, współpracownikom miesięcznika Drogi Miłosierdzia, za przygotowanie dzisiejszej gali. Dziękujemy Patrycji Kitlas za przygotowanie tegorocznej scenografii Michałów. Dziękujemy też siostrom ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego z Domu Zakonnego przy ulicy Poleskiej, a także siostrom pasterzankom z ulicy Orzeszkowej za ofiarowane kwiaty oraz wszystkim naszym przyjaciołom za pomoc i wsparcie. Po występie muzycznym, który będzie za chwilę, zapraszamy na tradycyjne Michałki, słodki poczęstunek oraz tort, za który serdecznie dziękujemy Zespołowi Szkół Gastronomicznych w Białymstoku i dyrektorowi Markowi Józefowiczowi.
Partnerem tegorocznej gali Michałów oraz transmisji na kanale YouTube Archibial Media jest województwo podlaskie. Żegnamy Państwa i zapraszamy już na godzinę 18 do białostockiej archikatedry Eucharystii. Liturgiczne wspomnienie błogosławionego Michała Sopoczki będzie przewodniczył arcybiskup Józef Guzdek, modląc się w intencji mieszkańców Białegostoku, miasta miłosierdzia. Ekscelencjo, jeszcze raz dziękujemy za skierowane do nas słowo. A galę zakończymy utworami Czego chcesz od nas, Panie, do słów Jana Kochanowskiego oraz Miłość Twa. Przed Państwem za chwilę maestro Piotr Kurstak i Anna Łapińska. Za wspólne spotkanie dziękuję Państwu Teresa Margańska i ksiądz Wojciech Trzaska. Tobie kwoli w kłosiane.
Wino, jesień, jabłka, rozmaite dawa, potem do gotowego gnuśna zima wstawa. Z twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, a zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. Z twoich rąk wszelkie zwierzę patrza swej żywności, a ty żywisz każdego z twej szczodrobliwości. Bądź na wieki pochwalą, nieśmiertelny Panie. Twoja łaska, twa dobroć nigdy nie ustanie. Chowaj nas, póki raczysz na tej niskiej ziemi. Jedno zawsze niech będzie pod skrzydłami twymi. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo serdecznie. Na koniec chcielibyśmy, żebyśmy razem też coś zaśpiewali, bo mówi się, że jak ktoś śpiewając się modli, to modli się podwójnie. I mamy taką pieśń bardzo w temacie całej idei miłosierdzia, bo przez miłosierdzie Pan Bóg pokazuje, jak bardzo nas kocha, zwłaszcza wtedy, kiedy zniża się do nas niegodnych. I dobrze znamy tą pieśń, miłość trwa od najwyższych gór, wyższa jest. Serdecznie zapraszamy, by to była taka nasza wspólna pieśń wieńcząca, która też dotrze do naszych serc i stworzy taką piękną wspólnotę miłosierdzia. Wielka jest wierność Twa.
niż ocean bez dna. Wielka jest wierność Twa. Gdy do mnie zniżasz się, dziękuję.